Wszystkie bluzy wyciągnęła, ona idzie na plażę. Mamo. Nie trzeba bluzy, jest ciepło. Tak? Tak. Ciepło, idziemy bez bluzy i bez kurtki. Kurtkę sobie zostawimy na hel. Na helu ma być ciepło? Tak, na helu ma być praktycznie tak samo jak u nas teraz. Czyli w ogóle nam kurtka nie jest potrzebna. Tylko się cieszyć, tylko się cieszyć. Chodź, tatu. Dzisiaj ominęliśmy naszą tradycję, że nie poszliśmy bezpośrednio po śniadaniu na plac zabaw. Ponieważ idziemy od razu na plażę. A to tak spontanicznie wyszło. Jaja! Nadia, tak! Idziemy. Wstawaj. Rausem, rausem. A widzę, że niemiecki się udziela. Rausem, rausem. Nie wiem, co to oznacza. Mama się jedynie mówi rausem? Nie, jedynie, że dostanę szlaufem. No, żartuję. Okej. Okay. Rausem to znaczy szybko. Mama tak zawsze mówiła. No, też tak mi się wydaje. A szlauf to jest wąż. Wiem, co to jest. Szlauf. Chodzimy. Może troszkę się odsunąć. Czuję, że moja przestrzeń jest taka, wiesz, bardzo ograniczona. No tak, troszkę się odsunąć. Myślisz, że pójdę do morza? Myślałam, że pytasz, czy pójdziesz do nieba. Do nieba? Wątpię. No. Do morza też, bo jest bardzo zimno. Ale wziąć strój kąpielowy? No to weź sobie, ale i tak nie wejdziesz. Jak myślisz, że nie wejdę? Tak, myślę, że nie wejdziesz. Mam katarek. To tym bardziej nie wejdziesz. Wstawaj. I w ogóle mamy kubki na wynos, możemy sobie kawę wziąć z śniadania. Zmieniliśmy jeszcze stylizację na szybko, bo wyszłam na balkon i moim zdaniem było zimno, ale jednak nie jest zimno. Faktycznie to był cień, Krystian. A znalazł się do samochodu. Mieliśmy iść prosto na plażę, ale przez to, że jeszcze nie jest tak ciepło, jak będzie później prawdopodobnie, jedziemy pod latarnię się tam przejść, pochodzić, pospacerować. Może zjeść jakieś lody. Pierwszego dnia? Drugiego dnia. No ale powiedzmy pierwszego pełnego. Byliśmy tam z Krystiana rodzicami na lodach. W pierwszym lepszym miejscu, a były tak przepyszne. Po prostu genialnie trafiliśmy. Naprawdę, naprawdę dobrze zrobione lody, takie gałkowe, gdzie ja nie jestem fanem lodów. Nie jestem z tych osób, które co niedzielę chodzą na lody, idą na spacer, chodzą na lody, bo nie czuję takiej potrzeby. Tak, te lody były tak dobre. Wyobraźcie sobie, że idealne odzwierciedlenie smaku. Jeżeli było napisane słony karmel, to naprawdę był słony karmel. Łącznie z tym, że po prostu były tam takie nitki tego słonego karmelu. Czy na przykład jak Krystian sobie pistacjowy, to normalnie były kawałki pistacji. No, także naprawdę miazga i Jezu, no... Naprawdę dobrze zrobione. Że my tak mówimy o lodach, to aż dziwne, bo my, tak jak mówię, no z lodami jesteśmy tak sobie. Co ty masz w ręce? Jak ty to w ogóle udało ci się to wziąć? Skąd ty to wzięłaś? Dwa lata to tutaj wisi i co? Skąd ty to masz? Tutaj. No tutaj było, no ale skąd ty to masz w ręce? No to się przecież musiało odkręcić, bo jak inaczej? Ta-dan! 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 Picciu! Picciu? Tutaj coś więcej wypadło. Się musiało chyba odkręcić, że on nawet tego nie dostanie. To powinna być zwykła śrubka jeszcze. Wyobrażacie sobie, że my teraz, prawie we wrześniu, bo jest 28 września, mamy 20 stopni, a jak tu jechaliśmy, to Krystian mówi, że za tydzień ma być 5 stopni. 20 stopni to jest teraz. Teraz, a ma być 25 albo 27. A za tydzień ma być 5 stopni. Czy wy sobie w ogóle zdajecie sprawę, jaka to jest w ogóle przepaść i jakie to jest szczęście niesamowite? Zwłaszcza, że totalnie nie zwracaliśmy uwagi na pogodę, nie mieliśmy na to wpływu, dlatego, że ten wyjazd był bukowany w czerwcu. W maju. No to poproszę sobie, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 5 miesięcy temu. I mamy taką pogodę, gdzie za tydzień ma być porażka. Szczęście. Szczęście. Szczepku urodzeni. Pani w recepcji mówiła, że jest chyba możliwość wynajęcia albo, nie wiem, czy za darmo dla gości rowerów. Ale myślisz, że tak z siedzeniem? Wątpię. Tak, właśnie mówiła, że z przystosowaniem również dla dzieci. Są przyczepki chyba i takie normalnie, takie wiesz, takie siodełka, foteliki, jestem jak ja za. Mam. Jestem za, chociaż nie wiem. W sumie ale zobacz, jak to jest prosta. Czy będzie wołać zaraz Bing?
i Pando, bo tutaj są postacie z tej bajki. Znaczy ogólnie z różnych bajek i Nadia zawsze krzyczy Pando! To są, zaraz zobaczymy. Teraz było już Sula. Teraz było Sula, no. Ale patrzcie, już głowa jest tutaj. Tak, już się patrzy, już się chyba patrzy. Chyba już szuka tego. Ona już wie, że to tutaj będzie. Pando! Bing, Pando i kto tu jeszcze jest? Sula! Sula! Suliś jest na dole. O! Nadia, popatrz tu! Patrz tu! Co to jest? Tuliś. Tuliś? Tuliś. Chcesz Tulisia? Ej, a swojego Binga chcesz? Którego chcesz? Chcesz Tulisia, Pando czy Sule? W jakiej cenie te misie? Proszę. Myślisz? Myślę. O, oh, very interesting. Gdzie ten pan jest? Mama ci kupiła. Zapraszamy wszystkich. A to mi się tak gąska bardziej podoba. No. Wszystkie dzieci mają gąski teraz. Wszystkie dzieci mają gąski, a Nadia ma Tulisia. Ale Tulisia chciałaś, tak? Tulis zostaje. A te pozostałe powyżej to też... To takie same się nie są? Nadia, na pewno chcesz tego, czy chcesz szybko wymienić jeszcze? Który zostaje, ten czy inny? Pando. Ten czy ten? Pando. Na pewno Pando? Chyba Pando, co? Jeden. Możemy sobie wymienić, tak? Pando. Okej. Ale nawet wzięlibyśmy dwa i pan by nie widział, bo w ogóle go nie zapraszamy. Słabo pilnuje biznesu. Dokładnie. Nigdy nie byłem na tych figurach ploskowych, ale wydaje mi się, jakbym na to poszedł, to byłbym rozczarowany. A czemu? Że tak źle to wygląda? No, bo nie zawsze są takie ładne figury woskowe, które odzwierciedlają, wiesz, jeden do jednego na przykład daną postać. Tu znam tylko Roberta Lewandowskiego. Ace Ventura, który grał, następnie jest dużo aktorów taki bardzo znany, nie? Masz Cristiano Ronaldo. Bardzo znany. Jack Sparrow. Za mało filmów oglądam. Nie znam tych ludzi. Lewandowskiego tylko znam. Przynajmniej się piłką interesuje. A co to jest spalony? Przestań. Przestań, jesteśmy na molo. Nie mamy jedno wejście dziennie w cenie, w sensie przez w ogóle jak z hotelu się, tak jakby. Nie, jak się płaci opłatę klimatyczną, nie, tutaj do gminy to Kołobrzeg, każdy ma. Ja myślałam, smutek, że to mamy, nie? Myślałam, że to mamy w cenie hotelu. Nie. Wszyscy, co opłacą opłatę klimatyczną, czyli mają zakwaterowanie na gminie Kołobrzeg, czy jak to się zwie, mogą za darmo raz dziennie wejść sobie na molo. Widzicie. Taki człowiek nieobeznany. Co ja bym bez niego zrobiła? A Nadia ma Pando. Dobry wybór jednak. Dobry. Pando, dobry. Zresztą ten Tuliś w ogóle brzydki był moim zdaniem. No. Taka płaszczka. Sprawdzamy, czy dziadków nie ma na balkonie, ale żeby chyba... Żeby im pomachać? Chyba nie. No, żeby Nadia pomachała. Ale pewnie nie na tych masażach i tak dalej, nie? Ale był gdzieś tu. Ale mają genialny widok. No, taki mają widok z pokoju. Na morze. Bezpośrednio na morze. 400 zł plus dopłacałeś chyba, nie? Znaczy ty, ogólnie dopłacaliśmy 400 zł za ten widok. Za widok. Ale ładny mają, mają cały widok tutaj na molo z pokoju. Człowiek relacja. Raz Instagram, raz YouTube. Macie full wersję. Sama nie wiem, czy zdjęcie, czy filmik. Nie wygląda na zdjęciu tak okazale, jak w rzeczywistości. No trudno, a w kamerze też tak w sumie jest. Idziemy dalej. Kurczę, coś z tym złym jest nie tak. Znowu się przepędził? Mhm. Ja myślę, że obiektyw jest zepsuty i musimy go kupić na tutaj mamy latarnię. Patrzcie, ile tu jest smaków, ale mniejsza o ilość. Przysięgam, że są przepyszne. Bierzesz w ogóle? Nie, ja przyjmę ochotę. To ja jadę, biorę. Wbiłem przed chwilą kawę i ta kawa mi tak powiem, że trzeba. Jogurt z wiśnią, wiśnia. Czy Donald? Czy nie, czy beza z owocami leśnymi. A to dla ciebie? Dla mnie, ja chcę jedną, taki smak mniej więcej. Który lepsze, proszę panią, jogurt z wiśnią czy beza? Nie, pani woli bardziej kwaskowe, to jogurt. To jogurt z wiśnią, poproszę jedną gałkę. I będę prosiła jakiś drugi wafelek. Nie, słodki czy słodki? Słodki. Słodki. Nadia też będzie. Słyszysz, że mam Nadię? Tak. Nadia też dostanie. Dziękuję. Nadia też dostanie, już ci dam. Moje! 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 Popów Bumpy.
wrócimy tu jeszcze dzisiaj. Nie wiem. Jeszcze ciasto i 5 innych lodów. Aż tak? No, mega. Proszę, Naduś. W tym momencie nawet nie jest to plusem, przez to, że czuję ten jogurt naturalny. Więc wiem, czy dobry wybór, ale wciąż oznacza, że lody są dobrze zrobione, bo czuć jogurt naturalny w lodach o smaku jogurtu. Idziemy? Właśnie przed chwilą to nagrałem i tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby tam być u góry. A tam jest coś ciekawego? Nie wiesz. No, chyba nic. W sensie, że wychodzisz, jest latarnia. Jak zjem loda, to pójdziemy, okej? Okay? Dobra, a to na razie chodźmy tam. Wybierz dobrze, albo idziesz w prawo na kawę, jak pójdziesz w lewo, to czeka tu tylko ból, zło i cierpienie. Dobre, podoba mi się. No, pa. Co jest? Rodzice nam wykupili łóżko wodne o 16.40. O nie wierzę! Byli wczoraj na takim masażu na łóżku i im tak mega zazdrościłam. I tak jeszcze się pytałam, a to można sobie tak wykupić z zewnątrz? I nam kupili, o ja, i dzisiaj 16.40 mamy łóżko wodne. Tutaj jest jedyny w Europie okręt wojenny, którym można się przejechać tak turystycznie. Można po nim chodzić bez ograniczeń, wejść dosłownie wszędzie, obejrzeć sobie co i jak, ale ja szczerze powiedziawszy jestem tym troszeczkę przerażona i totalnie mnie to nie kręci turystycznie, wręcz jak płynęło to po morzu, to się tego bałam. No i co, tam trzeba wyjść po schodach na samą górę, nie? Nie, winda jest. Czyli tak. No co? Tak. Zostawiamy wózek i idziemy, czy odpuszczamy? Ja pomacham ci z dołu. Okej. Okay. Przypilnuję wózka. Dobra. Nie no, nie puszczę cię samej. No nie, tak. No zostań, nie pójdę. Chyba, że się płaci, ty nie. Na pewno się płaci. To za 5 zł wejdę. Chyba będzie więcej, ale dobra, sprawdźmy. Nie wchodzę, za więcej niż 5 zł nie wchodzę. Twardo się negocjujesz. 15 zł. Ulgowy. Pełne 20, w nosie mam. No, za dużo. Nie no, bez przesady, 40 zł za nas dwoje, plus nie wiadomo ile za Nadię? No, może Nadia za darmo, nie, ale... To my z naszego dachu mamy taki sam widok pewnie. No. Nie, bo nie mamy na morze, ale... Jakbym chciał się zmęczyć, to ja mam siłownię w tym. No właśnie. Fotel. Ale jesteśmy cebule, nie? Cebule jak nic. A to mały update, bo to jest jednak 12 normalny. Wciąż za dużo, dałam sobie limit 5 zł. To jest tylko Monika 3 na Big Milku. Ja bym chciała tym dużym się popłynąć. Ale popłyniemy, nie? Z Helu do Gdyni? Tak, chyba do Gdyni, no. Myślę, ale wiesz, że wtedy ja nie popłynę. A ja już zginę? Nie zginiesz. Wczoraj powiedziałeś co innego. Wczoraj powiedziałeś, to trudno. Wczoraj powiedziałeś, to trudno. A dzisiaj nie zginiesz. Nie zginiesz, goteczku. Nagle romantyzm, poziom hard. Ja wczoraj miałem gorszy dzień. Nie, no to trudno. Znajdziesz sobie nową. Nieprawda. No, dzisiaj nie. Nie. To ładny widok na morze. Chodź. Właśnie widzę. Co, chyba wychodzimy. Naprawdę? Tylko co z wózkiem. Ale obiecujesz, że będzie ładnie? Czy nie warto? W sumie chyba to jest to samo. Sama nie wiem, kusi mnie. Nadia ma ostatnią fazę i za wszystko dziękuję. Wytarła mi na przykład, wylała trochę herbaty, przetarła mi. Dziękuję, mamuś. Dziękuję, mamuś. Dziękuję, tatu. Cały czas. Prawie popełniłam błąd. Zaproponowała mi wyjście z wózka. Ale szybko się pamiętałam. Ładnie? Ściągnąć ci już bluzeczkę? To daj, ściągniemy go już cieplutko, dobra? Guzikami powinieneś pracować ty. Ale nie, ja nie mogę. Tak. Nie, tatu! Tak naprawdę cały czas się tego uczymy, jak ciebie nie ma. O ja, ubłagałaś! No, gdzie ta nóżka? A noga? Mamu, wyjść! Mamu, wyjść! Chodź, złapiemy, ja stędy z tamtej. No chodź, razem! Razem! Obolciała! To jest ten moment, kiedy chcę już siedzieć w cieniu. A już? Mamy... Co? Już? A jest 11.23, a mi już jest gorąco. Cieplutko jest. Przepraszam, dzień dobry. Tak. Mogłabyśmy zrobić zdjęcie. Którą chcesz? Zdrajcu. Wiedziałam. Czyli żółtą. Wiedziałam, że weźmie żółtą. Bierzemy. Pierwszy. Bierzemy. Po co?
Mamy łopatkę tylko na razie. I? A czemu końcówki? Aha, na no panterkę? Faktycznie, dobra. Ale w sumie końcówek nie widać. No i zobacz. A co, git? Mi się wydaje, że spoko. Co? Nie wiem. Nie chcesz wydawać stówy za okulary? Tam się głupio negocjować. A z drugiej strony... I to jest sama nie wiem. Ten. Jak za stówę to przymierzę jeszcze raz, nie? I tutaj jest też pewna polaryzacja. Pan założy, tam będą ludzie na plaży. Za 90 się wynegocjowałem. Czekaj, bo chcę te serduszka przymierzyć. Pokaż się. A ile? Nie wiem. 50. Kurczę, fajne. Mi się daje, że małe jeszcze. Nie, małe są do mojej plaży. Poza tym one nic nie dają praktycznie. Nie, to tylko wiesz. Ale im nie razi. Wolę te z Chin za 20 zł. Zmiana, szybka zmiana spodni, kitranie w aucie. No cieplutko już jest. No mam obraz podęki. Już. Już. Bilet nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Zastanawiam się zostawić Miśka tutaj, ale dobra. Więcej darcia niż warto, no. Wszystko idziemy. Mówiłam do Krystiana, że nie będzie tak ciepło, że nie ma co brać strojów kąpielowych i wiecie co? I siedzę teraz w bieliźnie na plaży, bo jest taki gorąc, że w ubraniach ciężko, naprawdę ciężko. Podzieliliśmy się opieką nad nią po pół godziny, tak żeby było sprawiedliwie. Krystian powiedział, że on idzie pierwszy do Nadii, także zajmuje się z nią 30 minut, później zamiana. Tak, żeby też coś z tego wyjazdu mieć tak faktycznie, że nie tylko cały czas obowiązek patrzenia na dziecko, no bo nie oszukujmy się, wtedy się aż tak nie odpoczywa. Gorąco, że potrzebowaliśmy się schodzić, a tak jak wam mówiłam, nie wzięliśmy sobie strojów kąpielowych. Dlatego teraz skoczyliśmy szybciutko w stroje kąpielowe, całą trójeczką, Nadia bez drzemki co prawda, no ale cóż. I lecimy tutaj na basen do nas, do hotelu, tym razem na dół, tam gdzie są zjeżdżalnie, tam gdzie są takie fajne leżaki z daszkiem. Czyli, że będziemy... No tak, ale tam są te, że u góry są tylko leżaki takie otwarte, a tu mamy, wiesz, z zadaszeniem. Więc idziemy sobie poleżeć i pochillować tutaj już z ochłodzeniem. A później na obiadek, nie? A digi, digi, digi. Idziemy. W środku całkiem pusto. Chyba na zewnątrz też. Chodź. Nadia, chodź. A my idziemy dzisiaj tutaj. Cały basen dla nas. Tak, zgadza się. Cały dla nas. And I remember every day that I spent with you. The love I had for you. Das Rade. Byłyście za blisko! O Boże! Mokre! Mokre! Ja mogę wejść do tego? Mama! Mogę ja wejść do tego? Nie chcę! Matko, jak ty nie chcesz, nie chcesz! Papa, płakam, to cię wyciągnę! Proszę! Zadowolona? Ona chce na zjeżdżalnię! Na zjeżdżalnię? Na zjeżdżalnię! Z mamą, mamą to co? Co oni chcą? Jeszcze co, Nadia? Kupko! To może ja, co? Ale ja specjalnie hamowałem. Aha, tak? Ale przesadnie. No to spróbuj ty. Jest! Udało się! A to się miało nie udać. Super! Samolot tam gdzie? Thank you.
Nadia miała drzemkę, przebraliśmy się, wysuszyliśmy się, chociaż mam nie do końca wysuszone włosy i jedziemy z powrotem do dziadków, tym razem na ten masaż, co nam rano zafundowali. Mamy dosłownie 15 minut, więc się zbieramy. But I don't wanna know the truth. I hear the things that they say about me. But I don't wanna know the truth. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? Cause I need you when I'm done. Tego, że ty byłeś pierwszy raz, to jak? Mega, takie bardzo relaksujące. Mega, nie? No. Ażby tam zasnął. Ja się pod koniec takiego... Widzę właśnie, że po głosie, że prawie już jesteś taki, wiesz, jakbyś w tym momencie wstał. Prawie, ale super. Right now you are sick of talking, and that the fire seemed to fade, and I know we are hanging on to something that so easily could break. Don't you ever wanna run away? Don't you ever wanna walk away? Don't you ever wanna leave this place? Cause I need you when the day's gone. And I would change for you. I break these walls too. And I would change just for you.